Witam ponownie, Adrian Stankowski. Witam w wolnych głosach w telewizji Republika. Szanowni Państwo, w Karpaczu rozpoczęło się 30 już jubileuszowe forum ekonomiczne. W tym roku pod hasłem Europa w poszukiwaniu przywództwa jest w Karpaczu nasz dziennikarz, reporter Aleksander Wierzejski, który pytał wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budę o krajowy plan odbudowy i komentarz do słów komisarza Unii Europejskiej do spraw gospodarki, który poinformował, że kwestionowanie prymatu prawa unijnego nad krajowym blokuje wypłatę 57 miliardów euro z Funduszu Odbudowy. Przenieśmy się do Karpacza i do gościa Aleksandra Wierzejskiego. Te dwie sprawy nie powinny mieć żadnego związku i wielokrotnie publicznie słyszeliśmy tego typu wypowiedzi niektórych przedstawicieli komisji, a z drugiej strony słyszymy komunikaty, które próbują jakieś związki czy relacje między tymi sprawami widzieć. Jeżeli są wątpliwości co do przestrzegania prawa, jeżeli są wątpliwości co do jakichś procedur wyższości prawa, relacji prawa krajowego do europejskiego, to tutaj mamy jasne procedury, które mówią o tym. Rada Europejska tego dotyczyła i pan premier negocjował w tej sprawie i chcemy, żeby te ustalenia były aktualne. Natomiast Krajowy Plan Odbudowy ma swoje rozporządzenie, które mówi o harmonogramie zatwierdzania Krajowego Planu Odbudowy, o sposobie wydatkowania i tam takich możliwości, żeby wplatać inne sprawy, czyli relacje kraju członkowskiego i Komisji Europejskiej do Krajowego Planu Odbudowy, nie ma. W związku z tym ja bardzo spokojnie do tego podchodzę, bo w przestrzeni medialnej może się bardzo dużo rzeczy pojawiać. Natomiast gdyby przyszło do nawet chęci blokowania Krajowego Planu Odbudowy z tego powodu, to nie ma do tego podstawy prawnej. Czyli nie można sformułować pisma blokującego Krajowy Plan Odbudowy. Jedyna moja wątpliwość jest taka, że prace przedłużają się komisji w tej sprawie i życzyłbym sobie, żeby one zdynamizowały się we wrześniu, bo takie było nasze oczekiwanie i we wrześniu, żebyśmy Krajowy Plan Odbudowy mieli zatwierdzony. Ja też mam świadomość tego, że jak proszono nas tutaj w Polsce, żeby ratyfikować ustawę o zasobach własnych Rady Europejskiej, byliśmy ostatni. Dlaczego? Wszyscy to pamiętamy. Senat zwlekał bardzo długo. Jako ostatni kraj członkowski zatwierdziliśmy, pomimo tego, że Sejm spotkał się 3 maja, żeby tę decyzję podjąć, po to, żeby nie być na samym końcu. Niestety działaniami Senatu zostaliśmy na samym końcu. W związku z tym ciężko teraz oczekiwać, że nasz plan będzie tutaj w pierwszej kolejności rozpatrywany. Tylko w tym upatruję pewien problem, który nam Senat i marszałek Grodzki stworzyli. Natomiast jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach ten plan musi być zatwierdzony, bo to jest po pierwsze dobrze oceniany plan. Już tak, szczerze mówiąc, na poziomie technicznym nie mam uwag do niego. 12 lipca mieliśmy ostatnie techniczne spotkanie, gdzie komisja powiedziała, Task Force zajmujący się tym, w tym zespole KPO polskim, powiedziała, jest ok, wykonujecie CSR-y, wykonujecie ambitne cele klimatyczne, cyfrowe, jest wszystko w porządku. W związku z tym nie ma oczekiwań co do modyfikacji planu, co do zmiany. Kiedy był ostatnio termin już bardzo bliski upłynięcia, komisja zwróciła się z prośbą o to, żeby go przedłużyć i myśmy taką zgodę wyrazili, ale maksymalnie o 4 tygodnie. I rzeczywiście 3 sierpnia ten termin już upłynął i jednocześnie nie ma naszej zgody na to, żeby go dalej przedłużać. I nie ma też wniosku komisji o to, żeby go przedłużyć. Więc jest sytuacja i wydaje mi się, że to jest duży problem nie dla nas, tylko dla komisji, w której rozporządzenie mówi o konkretnym terminie, a ten termin nie jest dochowany. Ktoś to kiedyś będzie oceniał. Jest rozporządzenie, które przy udziale również Komisji Europejskiej było opisane, a jednocześnie nie jest ono przestrzegane, więc widzę ten dysonans, widzę ten problem, ale mówię tak jak mówię, my mobilizujemy komisję, nie chcemy z tego robić jakiegoś wielkiego zagadnienia, tylko ostatecznie doprowadzić do zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy. Jeżeli te rozmowy miałyby się przedłużać, jeżeli te zatwierdzanie KPO na poziomie
politycznym miało się komplikować, to my oczywiście będziemy podejmować działania. Samorządy pytają o finansowanie ich po pierwsze w nowym wydaniu, które zaproponowaliśmy od 2023 roku. To jest dla nich bardzo ważne, czyli nowy mechanizm całkowicie finansowania i jeden dodatkowy element subwencji, która będzie przekazywana, taka subwencja inwestycyjna na rzecz samorządu od 2023 roku. Pytają również o wyrównanie dochodów bieżących, które pan premier Mateusz Morawiecki zaproponował kilka tygodni temu, czyli dosypanie do bieżących budżetów w 2022 roku 8 miliardów złotych. To jest kapitalne rozwiązanie, to było oczekiwanie samorządów, myśmy to zaproponowali, zrobimy to, decyzja już jest teraz i ustawa została przedstawiona, w 2022 roku będą w tej sprawie przelewy. Te nowe rozwiązania dotyczące finansowania samorządów są naprawdę bardzo atrakcyjne. Ja pokażę tylko jeden zapis, który mówi o tym, że wpływy podatkowe z tytułu PIT i CIT dla samorządu nie mogą być mniejsze niż w roku poprzednim. To daje absolutny komfort dla samorządów z punktu widzenia planowania wydatków, planowania funkcjonowania. Widzieliśmy pierwszy kwartał, drugi 2020 roku, radykalny spadek dochodów, obawa samorządów, pewna panika. My mówimy, państwo bierze to na siebie i nie przekażemy mniej środków niż w roku poprzednim. To był Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, prosto z Karpacza, gdzie odbywa się 30. forum ekonomiczne i gdzie Aleksander Wierzejski zarejestrował dla państwa inną rozmowę z prezesem zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, z panem Pawłem Borysem. Bardzo serdecznie zapraszam. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Naszym gościem jest Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry panu. No i od razu pytanie, panie prezesie. Czy teraz państwa praca jest spokojniejsza? Czy wychodzicie z tego szaleństwa covidowego? No rzeczywiście wszystkie instytucje rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu i PFR były bardzo aktywne w udzielaniu pomocy głównie przedsiębiorcom w związku z COVID-em. Teraz może tą pracę mniej widać, ale cały czas pracujemy na najwyższych obrotach. Trwa proces umarzania subwencji finansowej, tarczy finansowej. Codziennie podejmujemy po kilka tysięcy decyzji. Kontynuujemy cały czas udzielanie pożyczek płynnościowych, preferencyjnych dla dużych firm, więc cały czas staramy się te programy kontynuować i doprowadzić do końca. Poprzedni duży kryzys, który widzieliśmy, to był kryzys z roku 2008. Wtedy państwa zareagowały inaczej. Teraz firmy wspomagają utrzymanie pracy. Z czego wynika ta różnica? No rzeczywiście w 2008-2009 roku, zwłaszcza w Europie, ta skala wsparcia dla gospodarki nie była na pewno w skali porównywalnej jak obecnie. W Polsce ona była, można powiedzieć, prawie znikoma. W tej chwili średnio rządy wielu krajów przeznaczyły blisko 8-9% PKB na pomoc na ochronę miejsc pracy i firm. Podobnie postąpiła Polska. My osiągnęliśmy dobre efekty tej pomocy, ponieważ mieliśmy jeden z najniższych spadków, najpłytszych recesji, najniższych spadków PKB w ubiegłym roku 2,7%, a jednocześnie najszybciej w tej chwili wracamy do dobrej koniunktury ze wzrostem gospodarczym w tym roku pewnie na poziomie około 5,5%. Możemy więc ex post uznać, że te założenia, które zostały poczynione gdzieś w marcu 2020 roku, sprawdziły się i teraz gospodarka nasza się rozpędza. Ważne pytanie wobec tego, skąd są te pieniądze i w jaki sposób będą zwracane? Przed rokiem najważniejsze było to, aby nie dopuścić do wzrostu bezrobocia, żeby nie doprowadzić do takiej masowych upadłości firm. Ten kryzys był dla nas o tyle niebezpieczny, że firmy nie były przygotowane na tak nagły szok. Większość mikro, małych, średnich przedsiębiorstw deklarowało, że ma pieniądze na półtorej miesiąca, więc rząd podjął decyzję, aby szybko udzielić takiego wsparcia.
Polski Fundusz Rozwoju w ciągu de facto 48 godzin wypłacał subwencje finansowe. Środki na ten cel pochodziły z emisji obligacji, które emitował PFR. Łącznie do firm trafiło 71 miliardów złotych, co czyni ten program największym programem pomocowym w historii Polski, a w tej chwili przedsiębiorcy mogą liczyć na umorzenie części subwencji pod takim podstawowym warunkiem, że kontynuują działalność oraz utrzymali zatrudnienie w ostatnim roku. Jeżeli państwo umorzycie przedsiębiorcom subwencje, no to ktoś będzie musiał te pieniądze zwrócić. Tak, zakładamy, że takie średnie umorzenie subwencji wyniesie około 2/3. Wynika to z tego, że wiemy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że ponad 90% przedsiębiorstw utrzymała zatrudnienie podczas pandemii tych beneficjentów tarczy. 1/3 będzie podlegała zwrotowi. Te środki będą przeznaczone na spłatę obligacji. W pewnym momencie, jak już nam zabraknie pieniędzy na obligacji, te środki na przestrzeni najbliższych 10 lat będzie wtedy wnosił do PFR-u rząd ze środków budżetu państwa i w ten sposób na wiele lat rozkładamy koszt związany z przeciwdziałaniem skutkom pandemii. Natomiast cały koszt tarczy to jest około 1,8%. Jestem przekonany, że to była dobra inwestycja, która już de facto się zwraca właśnie w tym, że bardzo szybko rośnie gospodarka. To są wpływy podatkowe, wpływy z tytułu składek. No, inwestycje w rozwój na tym polegają, że jeżeli coś rośnie, to ta wartość inwestycji procentowo maleje w tym koszcie, więc rzeczywiście dobry interes. Czym oprócz tarcz finansowych zajmuje się Polska Fundusz Rozwoju i czym się teraz zajmujecie? No, w tym roku obchodzimy 5-lecie. W tym czasie koncentrowaliśmy się przede wszystkim na inwestycjach infrastrukturalnych. Mamy, uważam, duży sukces, jeżeli chodzi o rozwój Portu Północkiego, gdzie terminal głębokowodny DCT jest numer jeden w tej chwili na Bałtyku, więc to są tego typu inwestycje. Byliśmy zaangażowani chociażby w restrukturyzację PESY, która w końcu po wielu latach powróciła też do zysków. Mamy programy związane z cyfryzacją, transformacją energetyczną. Utworzyliśmy program pracowniczych planów kapitałowych w Polsce, więc no, tych działań jest bardzo dużo. Na pewno na kolejne lata będziemy starali się jeszcze bardziej wspierać wzrost inwestycji, który pewnie nastąpi właśnie w 2022-2023 roku. A teraz czekamy na ten wzrost gospodarczy i zastanawiamy się, co robić, huchać, dmuchać, żeby się nie zatrzymał. Tak, no mamy cały czas jednak niestabilną sytuację zdrowotną, ryzyko 4., być może 5. fali, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli powtórzy się to sytuacja na przykład z Wielkiej Brytanii, gdzie wzrost zachorowań nie skutkował wzrostem hospitalizacji, to nie będzie powodów do zamknięcia gospodarki, a tym samym mamy szansę już bezpiecznie pod względem właśnie gospodarczym przejść przez kolejne fale pandemii i ten powrót teraz dobrej koniunktury już będzie trwały. Paweł Borys, dziękujemy bardzo. Dziękuję. To była rozmowa z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.